trenerze, krótkie podsumowanie dzisiejszego sparingu z Nielbą Wągrowiec. Sparing pozytywnie wypadł, poza tym, że przegraliśmy 1-0, ale założenia jakieś, których sobie tam zakładaliśmy, zostały zrealizowane. No troszeczkę szkoda, że w ostatnich tam minutach ta bramka padła, troszeczkę bramkarz Dawid Smuk, który dzisiaj u nas akurat bronił ze względu na tam delikatną kontuzję Maćka Krakowiaka, troszeczkę się zawahał, mógł spokojnie wyjść tą piłkę złapać. Mecz taki myślę, że dobry, jak na poziom drugoligowy. Nikt nie odpuszczał, jeden zespół miał sytuację, drugi zespół miał sytuację, Nielba mogła strzelić z dwie bramki, my mogliśmy strzelić z dwie bramki. No, poziom meczu uważam, że wysoki, tempo meczu też bardzo, bardzo szybkie, troszeczkę aura niesprzyjająca, bo minus 17-18 jednak utrudnia grę, ale sparing bardzo pozytywny. Bardzo się cieszę, że zawodnicy, którzy w drugiej połowie weszli na boisko, nie odbiegali od tych, którzy zagrali od początku. O to chodzi, bo cała dwudziestka bardzo pozytywnie dzisiaj wypadła i widać rywalizację, zdrową rywalizację. Oby tak dalej, wszystko myślę idzie w dobrym kierunku. Czy któryś z zawodników dzisiaj szczególnie się wyróżnił? Nie, nikt się nie wyróżnił szczególnie. Myślę, że wszyscy zagrali na swoim przyzwoitym poziomie. Myślę, że jeszcze stać ich na więcej. Troszeczkę teraz łapiemy świeżość, bo po ciężkich treningach potrzeba troszeczkę dać świeżości zawodnikom. Trochę utrudnia nam fakt, że nie możemy tutaj trenować w parku, bo boisko jest nieośnieżone i widać troszeczkę w grze ofensywnej takie brak zrozumienia między chłopakami, ponieważ no nie idzie wszystkiego przećwiczyć na kawałku gdzieś tam boiska. No Daniel Omykanacie jeszcze musi się troszeczkę wkomponować w ten zespół i myślę, że na ligę będziemy mocni. Czy znane jest nazwisko drugiego bramkarza? Nazwisko drugiego bramkarza poznamy myślę najpóźniej jutro, bo tutaj z trenerem Dawidziukiem, który zresztą też był na meczu, rozmawiałem i jutro będzie znane nazwisko drugiego chłopaka. No, mam zapewnienia, że to będzie chłopak, który ma drugoligowy poziom, obecnie prezentuje i myślę, że dołączy do nas już jutro, pojutrze, może już, myślę, że na pewno już na sparing sobotni z Międzyrzeczem o 11 w Międzyrzeczu będziemy dwójkę bramkarzy mieli. Dziękuję bardzo.